W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób dopasowuje się prostą do danych, które mamy z jakiegoś źródła. To jest tak zwana metoda regresji liniowej. No i zamiast, tak jak zwykle, pisać piórkiem na tablecie, to zrobię to trochę inaczej. Użyję tutaj arkusza kalkulacyjnego, po prostu, żeby wykonać to zadanie. No ja tutaj używam Excela, akurat, ale można zrobić to w dowolnym innym arkuszu kalkulacyjnym, do którego masz akurat dostęp. No dobrze, zobaczmy, jakie jest to zadanie. Poniższa tabela przedstawia średni dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce. No, mądre słowo dochód rozporządzalny nawet nie jest istotne, co to znaczy ważne, że jest jakaś wielkość średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym. Są to dane zebrane przez GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. I teraz zadanie. Narysuj wykres punktowy tych danych i dopasuj do nich prostą. Znajdź równanie tej prostej. Stosując przybliżenie liniowe, oszacuj, jaki będzie średni dochód na osobę w roku 2020. Jaka jest interpretacja nachylenia dopasowanej prostej i przecięcia tej prostej z osią Y? No dobrze. No to mamy te dane. Tutaj mamy rok, widzimy, mamy lata od 2006 do 2013. Tutaj mamy dochód w złotówkach na osobę w gospodarstwie domowym. No i teraz, żeby coś z tymi danymi zrobić, no to najpierw musimy je tutaj wpisać do naszej tabeli. Bo to jest po prostu obrazek wklejony, tutaj skopiowany i wklejony, że więc, żeby te dane. Użyć do obliczeń, to muszę je po prostu przepisać. Tutaj może sobie zrobię, może to zrobię, czyli wezmę tak. Tutaj będę miał rok od, żeby nie pisać pełnych lat, to wezmę rok od 2,06 i wtedy będę miał 0, no może poszerzę tutaj trochę 0, 1, 2 i tak dalej. Mogę być sprytny, mogę to zaznaczyć i tak przedłużyć. I tutaj Excel sam odgaduje, o co mi chodzi, że chcę zwiększać o 1. Dobrze, odgadł, więc zostawię to tak. I teraz przepiszę te dane. Tutaj będzie ten dochód. Z dużej. dochód. No i przepisuję. 835 Potem mamy 929 1046 114 1201 1, 2, 3, 5, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 9, 9. No Widzę, że za dużo tutaj zrobiłem. To mogę skasować. I zobaczmy, ile tutaj mamy. To tu mamy 8 od 0 do 17, znaczy 8 wierszy. Tutaj w tabeli jest ich też. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chyba jest dobrze. Chyba te dane się zgadzają. Patrzmy jeszcze. Tak, zgadza się. No i dobrze, no to mam te dane. No i teraz mam narysować wykres punktowy. No to zróbmy wykres. Żeby zrobić wykres, to trzeba po prostu zaznaczyć te dane i tutaj znaleźć narzędzie do rysowania wykresów. Excel jest o tyle prosty, że jak wiesz, gdzie kliknąć, to on praktycznie wszystko za ciebie zrobi. No i mam narysować wykres punktowy. Po prostu chcę na wykresie mieć punkty, które odpowiadają tym wielkościom. O współrzędnych tak... X, tak jak jest w jednej kolumnie, Y, tak jest, jak jest w drugiej kolumnie, więc wybieram wykres punktowy. Tutaj mam różne rodzaje wykresów punktowych, można te punkty łączyć liniami. Ja chcę po prostu same punkty. No i mam wykres. Proszę, mam tutaj wykres. Mogę go powiększyć, żeby było lepiej widać. No i widać, to są te dane. Każdy punkt odpowiada jednemu wierszowi w tej tabeli. Na osi poziomej są te lata od 2006 roku. Czyli 0 oznacza rok 2006, 1 oznacza 2007 i tak dalej, a na osi pionowej mam tutaj ten dochód w każdym z tych lat. No to co mamy dalej zrobić? Dopasuj do nich prostą. No to, żeby dopasować prostą, to też użyjemy do tego właśnie arkusza kalkulacyjnego. Wybierzemy tutaj odpowiednie narzędzie i widzimy, że tutaj jest, są takie narzędzia, gdzie są, pojawia się prosta. No i my chcemy mieć prostą, ale chcemy też równanie tej prostej, bo to nas Proszę. Więc wybiorę to narzędzie, gdzie tutaj widać, że dorysowuję prostą. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jest już takie fx napisane. Więc on dopasuje prostą i poda nam równanie tej prostej. No proszę. Na tym samym wykresie on to zrobił. Tutaj dopasował prostą. To jest prosta najmniejszych kwadratów. Czyli to jest taka prosta, która minimalizuje sumę kwadratów odległości od tych punktów. Czyli w jakimś sensie ona jest najlepszym przybliżeniem tego trendu, jaki reprezentują te punkty. Widzimy, że te punkty nie leżą dokładnie na jednej linii. Więc, więc ta prosta jest czymś takim najlepszym, co się da osiągnąć. No i widzimy, że tutaj to jest mniej więcej dobrze. Widzimy, że mniej więcej tyle samo punktów jest powyżej prostej, co poniżej. Tutaj mamy 4 wyżej, 4 niżej. Można by było oczywiście inną krzywą dopasowywać, która by lepiej oddawała tę zależność, ale tutaj mamy zadanie, że mamy dopasować coś najprostszego, najłatwiejszego, czyli prostą, najmniejszych kwadratów, czyli stosujemy regresję liniową. No i tutaj rzeczywiście program nam znalazł. Równanie tej prostej, może ja to wysunę tutaj, żeby było lepiej widać. No i tutaj równanie tej prostej jest takie, y równa się 67,226 razy x dodać 881,83. No i to równanie prostej wykorzystamy do tego, żeby wykonać następne polecenie, stosując przybliżenie liniowe oszacuj, jaki będzie średni dochód na osobę w roku 2020. 2020 no to muszę tutaj przedłużyć tę tabelkę. Może ja to jeszcze zrobię jedną rzecz najpierw, może sobie zrobię trochę miejsca. I Jednak napiszę te lata 206, 207. No i znowu mogę sprytnie zadziałać i tak to zrobić. Potrzebuję do 2020 teraz. Po to to zrobiłem, że chcę wiedzieć, ile tutaj, jaka będzie wartość tego x w roku 2020, bo x no, to jest rok od 2006. No, i widzimy, że to jest 14, zresztą mogę to obliczyć. Mogę 2020 odjąć 2006, obliczyć, że to jest 14. Tak czy inaczej, widzę, że muszę wstawić do tego równania x równe 14, żeby wiedzieć, jaki będzie dochód w roku 2020, jeżeli to przybliżenie liniowe by obowiązywało. Czyli gdyby to tak rosło liniowo, tak jak pokazuje ta prosta, no to mogę obliczyć, jaki by, byłby ten dochód wtedy w roku 2020. No to muszę wykorzystać równanie tej prostej. Czyli napiszę równa się i teraz weźmy współczynnik kierunkowy, czyli 67,226 razy x. x jest w 14, mogę wpisać 14 albo kliknąć na tę komórkę tutaj i wtedy ta wartość za, za, za to P16-14 się wstawi, czyli wszystko jedno, 14 czy wartość tej komórki, to na jedno wychodzi, dodać i co dodać? Współczynnik wolny 8,8 8, 1,83 No, i wyszło, że gdyby taki trend się utrzymał liniowy, to w roku 2020 średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym w roku 2020 wynosił 1823 zł. Prawie. No bo tutaj mamy po przecinku 9,94, to jest prawie 23 zł. Więc to jest odpowiedź na to pytanie. No i teraz jeszcze pytanie, jaka jest interpretacja nachylenia dopasowanej prostej i przecięcia tej prostej z osią Y. No więc to są te parametry, które tutaj zostały znalezione. To 67,226 współczynnik kierunkowy i ten współczynnik wolny. Ten współczynnik wolny to nam mówi, w jakim punkcie ta prosta przecina oś Y w tym miejscu tutaj. No i to mówi, jaki byłby ten dochód na osobę. W roku 2006, czyli to, co odpowiada x równe 0 na, na tym wykresie, gdyby, gdyby on przebiegał dokładnie tak, jak ta prosta pokazuje, czyli wtedy ten dochód by wynosił 881,83 zł. W rzeczywistości ten dochód wynosi w tym roku 835 zł, czyli mniej. No, zresztą na wykresie też to widać, ten punkt tutaj leży poniżej tej prostej. No Jest to związane z tym, że ta prosta jest tylko pewnym przybliżeniem. Tych rzeczywistych danych, które tak naprawdę na dokładnie na prostej nie leżą, tylko tak mniej więcej się na prostej układają. Więc to jest ten współczynnik, a ten współczynnik kierunkowy jest dużo ciekawszy. Po co on nam mówi? On nam mówi, o ile wzrasta ten dochód wtedy, kiedy x wzrośnie o 1. No jak x wzrośnie o 1, to znaczy, że minął rok. To jak mija rok, to ten dochód wzrasta wtedy średnio o 67,226. Czyli o 67 zł z groszami. Czyli ten współczynnik kierunkowy mówi nam, o ile tutaj średnio, mniej więcej, tak jak gdybyśmy dopasowali taką prostą, no to o ile mniej więcej rośnie dochód rocznie. No i ten dochód rośnie rocznie o 67 zł. Czasami rośnie trochę więcej, czasami trochę mniej, ale średnio przyrasta o 67 zł. No i gdyby przyrastał przez następne, Ile lat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Przez następne 7 lat, czyli do roku 2020, w tym samym tempie o 67 zł rocznie z groszami, to wyniósłby w 2020 roku 1823 zł. Czyli tak to wygląda. Tak wygląda to posuwanie prostej i tak wygląda ekstrapolacja wyników na obszar, który. Leży poza tymi dostępnymi danymi. Tutaj to, co zrobiliśmy, no to ekstrapolowaliśmy, czyli próbowaliśmy przewidzieć, co by było poza tym obszarem, który mamy dane. Mamy dane tylko z lat 2006-2013. Chcielibyśmy ekstrapolować to na, na okres późniejszy. Więc najprostsze, co można zrobić, no to zrobić taką regresję liniową i takie przybliżenie liniowe. I to jest właśnie najprostsza rzecz. Mam nadzieję, że to zachęci Cię do, do tego, żeby się zainteresować tymi tematami i. Pozwoli ci to zrozumieć lepiej, jak się dopasuje taką prostą i jak można zrobić samemu.